Yo, trzymano, ja jestem Ghost, jest to kolejny odcinek kariery Lechem Poznań w FIFA 18. Czeka nas mecz z Piastem Gliwice, jednak na początku zobaczymy jeszcze raport o juniorach, bo widziałem, tu mi wskoczył, jak to się wszystko klaruje. Więc Kwiatkowski, z tego co tu wstępnie patrzyłem, ten Kacper ma najlepsze statystyki odnośnie swoich umiejętności, 59. Tu dalej jest trochę gorzej, ale są nadal obserwowani ci zawodnicy i myślę, że w końcu kogoś może do tego pierwszego składu, to znaczy do pierwszej drużyny włączymy i będzie z nami trenował i się rozwijał, ale to jeszcze poczekamy trochę, niech tutaj dalej w tej szkółce juniorów się zawodnicy szlifują. Tam były jeszcze też powołania do kadry, ale tutaj chyba nie będą nam koligowały z niczym. Jak już mówiłem, zagramy z Piastem. Ostatni mecz z Wisłą Kraków, to wam muszę powiedzieć, statystyki Lech miał jak FIFA odnośnie posiadania piłki, odnośnie strzałów, a i tak dopiero w końcówce meczu Jeftić uratował honor Lecha. Ale to cały urok Ekstraklasy i tego, jak to wszystko wygląda w prawdziwym życiu. Jeśli chodzi o skład, no niby wszyscy zawodnicy są w formie, to co ja mam tutaj zmieniać, mi powiedzcie. Ogólnie TTH nie widziałem wcale przecież w składzie. Tak wiadomo, chciałbym momentami się opierać na tym, jak jest w prawdziwym życiu, ale też wiemy, tutaj trochę nierealizmu wprowadzamy do tej FIFA. I może jednak zostawimy tak, jak jest na razie. Zobaczymy, jak to wszystko się będzie kształtowało w tym meczu z Piastem. Dobra, może wybijemy w końcu. I broni Putnocki. Ogólnie był jakiś patch do FIFA, jeszcze nie wiem, co on obejmował, ale widać na razie, że poprawili grę przeciwników, co bardzo mnie cieszy, żeby nie było tak łatwo. Ale podanie i nie ma bramki. Gytkier. Bramkarz bronił? Nie, ja spudłowałem. A nie, obronił bramkarz. Dobra, to jest jakieś wytłumaczenie, ale tak powinna być bramka w tej sytuacji. Gytkier. Piłka w tempo, w pole karne i już jest 1 do 0. Gajos. Są bramki, trochę przechwaliłem z tym patchem, że coś poprawili, ale ogólnie trochę trudniej mi się gra niż poprzednie spotkania. To jest na pewno jakiś plus. A że strzeliłem ramkę, no to już trudno się mówić, bo jednak trochę w tą FIFA gram, więc szybko się już na te zmiany, jakie by nie były, wprowadziłem po prostu. Uderzenie Piasta obok bramki. Majewski uderzy z daleka. Majewski! Zabrakło niewiele. Tak stąd, z tej sytuacji to wyglądało, ale pewnie trochę było więcej. Ale fajne uderzenie, bramkarz musiał interweniować. Jeftić. Jeftić. Jeftić z daleka. Poprzeczka. Kody na poprzeczki mam. Na to wychodzi. Majewski. W polu karnym jesteśmy i to musi się zakończyć bramką. Już w ogóle tutaj Piast został przeze mnie rozklepany. I po tej... Po tym strzale naszego zawodnika Tetech dobija Piast. Jest 2 do 0 już. Edgier. Jaki rajd naszego zawodnika i wykończony pięknym uderzeniem i piękną bramką. 3 do 0 do przerwy. No to już jest po zawodach w tym spotkaniu. Jeszcze tutaj widziałem, zawodnik do mnie podbiegał, to chciałem złamać do środka i tak się udało i normalnie tam, nie wiem, z 14 chyba metrów, czy może z 15. Fajne uderzenie naszego zawodnika. Już mamy 3 do 0. Dobrze, akcja Lecha. I błąd defensywy. No i jest 4 do 0. Przechwaliłem, bo myślałem, że na początku, jak Piast się rzucił do ataku, to coś w końcu patch poprawił, a tu widzimy... To znaczy, co zauważyłem, że... Zawodnicy przeciwników podają piłki niecelnie, przez co ja je często zgarniam po prostu, nie? I widzicie, taka sytuacja, no co nie uderzyć i zdobyć kolejną bramkę i mamy 4 do 0 w tym spotkaniu. Żywiec Nielsen.
odgrywa do tyłu, są w moim polu karnym, no, klepią mnie i jest bramka kontaktowa. Myślałem, że w tym spotkaniu się już nic nie wydarzy, a Piast tutaj jeszcze honor swój ratuje, zdobywając tą bramkę. No, szkoda, bo trochę tutaj pokupiłem sprawy w obronie. Za bardzo sobie zaczęli klepać. Jeszcze tu kolejne wycofanie i Tetek w ogóle powinien być przed zawodnikiem. Dobrze, teraz Żurkowski. Żurkowski uderzy, broni bramkarz. Dobrze, więc wygrywamy te spotkanie 4-1 z Piastem. Zbyt dużych warunków do oporu nam Piast nie postawił. Przez to tak nam poszło jak poszło. I dopisujemy 3 punkty do naszego dorobku. Dobrze, standardowo dodajemy trening do kilku zawodników, do 5, jak to zwykle bywa. Nic nowego zresztą, żeby im te statystyki podnieść. I mam nadzieję, że to wszystko się fajnie będzie rozwijało. Gumny tutaj fajny progres, jeszcze trochę, 69 będzie miał. Także bardzo dobra informacja. Zobaczymy, jaki czeka nas kolejne spotkanie, a więc mecz z Krakowią. Jeszcze oferta prowadzenia Kanady. Nie, dziękujemy. Nie chcemy Kanady prowadzić. Ten raport tutaj już był. To nas nie interesuje. I zagramy mecz przyjaźni z Krakowią. Oczywiście mecz przyjaźni poza boiskiem, bo na boisku będzie walka i nic innego. No, oczywiście wszyscy są wypoczęci, ale zapomniałem o jednym zawodniku, mianowicie Zwolińskim. On nie wejdzie w pierwszym składzie, ale na ławce rezerwowych będzie w razie czego. Chociaż Gytker ostatnie spotkanie bardzo ładnie mu poszło, także nic na razie nie będziemy też zmieniać. Akcja Krakowi w polu karnym i broni Putnocki, nie będzie dobitki, nie ma Gumny. Super piłka od razu z pierwszej, dośrodkowanie. Bramkarz minął się z piłką, szkoda, że tego nie wykorzystałem. Makuszewski, świetna piłka, niech się zabierze w pole karne. Makuszewski uderzył, piękna parada Sandomierskiego. No nieładnie. Krakowia w polu karnym. No nie, chyba gol będzie. Broni Putnocki. Co za parada. Kostewicz. Jeftić, super piłka. Dośrodkowanie dna niepilnowanego. Chyba Makuszewskiego, o ile dobrze się nie mylę. Ale według mnie ta piłka chyba odchodziła od bramki. I wbił ją po prostu zawodnik Krakowi. I tak jest chyba jego gol samobójczy. Także Krakowia strzela sobie samobuje, tak mam rację, Malarczyk, 51 minuta, gol samobójczy. No nie, no taka piłka przeszła i zaraz wyrównanie, szkoda tej sytuacji. No piłka normalnie mojego obrońcy tak się przeturlała koło niego, zobaczcie, to był Janicki. Jeszcze tutaj Gumnym chciałem ratować, ale już było... No, poptoka, jak to się potocznie mówi. I Putnocki tym razem skapitulował. Piątek zdobyła bramkę. Ładnie zastopował akcję. Może teraz Gajos uderzy. No jak to nie padło. Już tutaj powinien być pewny gol. Dobra sytuacja mojego zespołu, ale niewykorzystana i kończąca jednocześnie te spotkanie 1-1 z Krakowią. I przechodzimy dalej. Okej, więc teraz Zagłębie Lubin. To będzie nasz kolejny rywal. Zawodnicy niektórzy trochę zadyszkę mają, ale czy chciałbym kogoś konkretnie zmieniać? Myślę, że może Tetech sobie odpocznie. Kubicki wejdzie. Majewski też, a damy szansę Zwolińskiemu od pierwszych minut tego spotkania. Majewski w ogóle mógłby sobie tę chwilę, ten mecz jeden odpocząć. Tak samo jak Tetech. Tutaj może Korta weźmiemy na zmianę w razie czego. I może Janicki ostatnio za te spotkanie. Też sobie niech jedno spotkanie odpocznie, może że wróci silniejszy i w jego miejsce skoczy Jach. I tak wyjdziemy na Zagłębie. Kubicki, Kostewicz.
Jeftić w tempo do Gajosa. Gajos broni bramkarz Zagłębia. Kubicki do Gajosa. Gajos, uderzymy z daleka. Gajos! Jak to zmieścił? No proszę Państwa, co to za uderzenie Gajosa. No naprawdę, bramka Seriony Świata. Kubicki tutaj ściągnął na siebie wszystkich rywali. Podaje do Gajosa. Ten jak huknął. No bramkarz tylko. No rzucił się, ale co mógł zrobić? Ściągamy pajęczynę z tej bramki. Naprawdę super uderzenie. Gajos. Gajos jakby napędzony tą bramką. Gajos. Do Zwolińskiego. Daje mu piłkę. Zwoliński. No nie tak dobrze jak Gajos, ale tak bardzo fajny strzał. Sprawiający dużo problemów bramkarzowi Zagłębia. Przesuwamy teraz rzut rożny. I broni Gajos. Gajos. Broni bramkarz. Ciągle Gajosa miałem w głowie. I Nielsen potem dopada do piłki, dobija. To Gietkier chyba strzelał. Tak. Broni bramkarz, a Nielsen strzela tą bramkę i mamy 2 do 0. Gajos, co za rajd. Gajos. Gajos, słupek. Kubicki do Makuszewskiego. Makuszewski, oddaj tą piłkę. I przenosimy pod bramką. Nie ma spalonego. Gietkier. Środkowanie. Jeftić. I bramkarz musiał interweniować. Gajos. Gajos, czy będzie jego druga bramka w tym spotkaniu? Tak jest. Ma nogę ten zawodnik. Kolejne świetne uderzenie z dystansu. No i maestro się kłania. No już chyba jest po meczu. Kibice Zagłębia zawiedzieni. Zawiedzeni i super podania dostał. No brak już trochę zasłonięty, ale to go nie usprawiedliwia. Akcja Zagłębia. No klepią mnie teraz o nich po polu karnym. No i mogli bramkę kontaktową zdobyć. Gietkier uderzy. I bramkarz. Świetna interwencja. Zamieszanie w polu karnym. Zakończone uderzeniem Zagłębia. I koniec tego spotkania. 3 do 0. Na spokojności. Zagłębie zostało ograne. Dwie bardzo piękne bramki Gajosa. I naprawdę cieszy ten wynik. I kolejne punkty dopisujemy do naszego dorobku. I to by było wszystko w tym odcinku. Ja Wam dziękuję za oglądanie. Tu był Ghost i na razie. Cześć.